Yo, z tej strony Brygie, witam w grze Two Wars 2. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio zakończyłem grę. Wybiłem dużą ilość przeciwników, zastanawiałem się co dalej. I jakiś tutaj... O, wystarczyło się poruszyć, miło. Miałem podłączonego pada do gry i ustawiło mi grę na grze na padzie. I nie mam pojęcia jak to wygląda, posłuchajcie, więc zaraz. Muszę ogarnąć. Sterowanie normalka. Czym się walczy? Tym się skradam. Prawy trigger się skradam. O, rozstawiam pułapki teraz tutaj. Okej, okay, a nawet nie wiedziałem, że pułapki mogę rozstawiać, bo są umiejętności. Co robię tym? Tym robię nic. Tym piję. Oj, niedobrze. A, dobra, jest. Lewy bumper, tutaj prawy bumper to. Triggerem prawym atakuje wręcz. Jak wyjmuję broń? Strzałki, góra, zestaw broni pierwszy, w prawo, lewy, drugi, a tutaj tak, w dół. A, w dół wyciągam broń, a i tak walczę. Tak się blokuje. Tak używam skilli. Y, ok, X, B. O, niech tak będzie. Chowam broń tak samo. A co to jest? Tryb pauzy, do wyboru miliard rzeczy. Wow, będę mógł szybciej używać mikstur, tylko kurna wynaleźć tą właściwą z takiego miliarda tych będzie dość ciężko. No ale okej, no. Czym sprintuję? Czym sprintuję, gro? Nie, o B mam pochodnie, pozwajcie. Miło. Czym sprintuję? Hello? Czekajcie, tym? A, dobra, tym czym się skradną, no tak. Okej, okay, no to niech tak będzie. A, sprawdzam. Niech tak będzie. Dobra, od dzisiaj gram na padzie, kolejna gierka. Wszystko bierzemy. O mój Boże, buty włóczęgi, rzemiosło, rozłóż na czynniki pierwsze. Przełącz zestaw ekwipunku, upuść przedmiot, wróć do gry. Tak mi się właśnie wydawało, że bardzo konsolowy jest ten ekwipunek, ale okej. Śmieszki. No dobra. Którą broń mam, której używam, którą mogę rozwalić? To mogę rozwalić, czyli tak. Chcę... O, wow, jak szybciutko się to robi. Jak miło. Okej, teraz to i kupowanie pewnie nie będzie tyle trwało. To są dwa przyciski. To też, to również. Wszystko chcę rozwalić. Co to są za fajne przedmioty? Ja tego nie noszę, prawda? Więc to do rozwałki, na rozwałkę, jeszcze te buciki na rozwałkę. Cholera, fajnie. Pad mnie zaskakuje, nie wiedziałem, że tyle gier mam kompatybilnych z padem w 100%. Do tego nie musiałem nic ustawiać, samo się to zrobiło. Tak, te kolczane też. Mam mnóstwo rzeczy na przemian. Tak, tutaj zmieniam. Okej, miło. Bardzo fajnie to wygląda. Jak to stoimy z umiejętnościami? Nic nie mogę zwiększyć, nie mogę zmniejszyć. Zmniejszyć i tak bym nie chciał. Mogę ulepszyć elficką zbroję. Jak to się robi? Y samym. Tak, okej, chcę tak ulepszyć. Jeszcze raz chętnie ulepszę. O, jeszcze raz. Czemu by nie? Ło, jeszcze raz. Okej, okay, epicka zbroja przeznaczenia się zrobiła. I mamy zamknięcie kryształu. I miałem kryształ, który zamyka i zwiększa dodatkowe statystyki. To jest chyba nie głupie. Kryształ ochrony, wow! Ale nie. Zamyka i 80% więcej, tak? Jak to teraz działa? Uwaga, wytrzymałość plus 18 i siła plus 18. Posłuchajcie, zrobiliśmy zbroję przeznaczenia. No i idziemy. Na czym jak będę sobie radził z walką tutaj? A, no a, dobra. Fajnie, naprawdę fajnie. Jaram się tym padem, posłuchajcie, niesłychanie. To był chyba najlepszy zakup od lat mój. Zbierałem i jestem dumny. Jak to się wyjmowało broń? A tak. O, fajnie, trzęsie się podczas bloku, padzio. Okej. Leczę się tym. Dobra, muszę zapamiętać czym się leczę, bo tutaj będę musiał się dużo leczyć. No i niedobrze. Sprintuję tym, sprintuję dobrze. O, jak się trzęsie, padzioch, atakuj. Zbigniew, lecz się, dziękuję, Zbigniew. Wydaje mi się, że ponownie, tak jak było to w Amalurze,
Nie lata mi teraz tak ta kamera podczas walki, bo myszkę jednak mocniej pracujesz podczas walki myszką, a tutaj klikam jeden przycisk i klawiatura stoi w miejscu, nie muszę ruszać tym bumperem. Kiedy klikałem myszką, bo niechcąco też ją poruszałem i kamera latała czasami jak szalona. Teraz to nabierze, no, na ręce i nogi po prostu, jestem bardzo zadowolony. A, mam skilla, no tak, mogę skilli używać, zapominam. Pewnie długo będę zapominać, bo zapominam, no wiecie, pierwszy raz gram na padzie w tą grę. Jest to dość szalone zrobione, a zróbmy tak, menu pauzy i mogę teraz sobie, posłuchajcie, użyć czego chcę, miło. Siły, niech będzie, jak tego mam użyć teraz, użyłem? Chyba użyłem, tak, bo się świecę jak psu jajca. Ale pewności aczkolwiek nie mam, użyłem tego? Było 4. To była siły, o cholera. Nadal są 4. Cholera. Nie wiem, dobra, nie wiem jak tego użyć. Załóżmy, że... A, jeszcze inaczej, start. Nie start, back. Tak, back. Pokaż mi moje tego. Są zwiększona siła? No, siła, ale będzie zwiększona. Plus 64. No dobra, nie wiem, kurczę, bo zwiększona jest też przecież od zbroi. Będzie napisane, że jest... Będzie napisane zielono, tak czy inaczej. Okej. Okay. Co tam jeszcze mamy? Sztych, okej. Okay. Pierwszy starożytny Ongama umarł, czyli ciekawie ich będzie. Mam nadzieję, że nie 10, bo kurczę wytrzymała bestia. Nie no, buta, żeby wyjechać musisz buri bliżej podejść. Sztyk jest bardzo silną umiejętnością. Bije mocno. Atakuj buri, nie poddawaj się, atakuj non-stop, ciągłe ciachanie przeciwników. Słuchajcie, jaram się tym padem, najbardziej pod tym względem, że to niszczenie teraz nie jest tak kliknij zniszcz, tylko dwa przyciski niszczę w tempie no bardzo szybkim, czyli nie będzie trwało. O, i pochodnie wyjąłem jednym przyciskiem. W ogóle jazda, nie muszę wchodzić w ten ekwipunek. Okej, okay, to jest świetne oficjalnie. Czy ja to zbieram w ogóle wszystko? Chyba zbieram. To chodźmy z pochodnią, bo ja wiem, że na filmie, jeśli lecę bez pochodni, to potem ten rendering łamie dupę i są te pikseloza, bo światła nie ma wystarczające i przez to renderowanie to brzydko wygląda. A pochodnia, tu ogień wygląda świetnie, będzie fajnie. Dobrze, teraz ekwipunek. Nie to ekwipunek, tutaj jest ekwipunek. A, właściwie to tak. Możemy wyjść... Wyjdźmy z tego, zapiszmy grę. Okej. Okay. Co ja tu mam do zniszczenia? Cholera. To mogę zniszczyć, jak to się robiło? Tak? Nie tak. Nie, o tak, tak i Y, tak. Y, jedziemy dalej. Kuszę też zniszczę, bo jej używać nie mam zamiaru. Posłuchajcie, teraz mogę sobie ulepszać te wszystkie rzeczy, które noszę. W sumie buty chyba bym ulepszył. No, rzemiosło, tak. Bo buty są chyba plus 0. Do ulepszenia chyba tylko skóry potrzebuję, a skóry mam chyba... Co? A, nie mam tak dużo, jak mi się wydawało. Mogę je jakoś wzmocnić. No, a, buty zróbmy bardzo ochronną. Ochronną funkcję im dajmy, czyli... Obrona przed... Wow! Dobra, teraz buty są super. Oficjalnie, nie mam pytań. Skóry mam mało, najłatwiej byłoby sobie koczany załatwić. To buty też zróbmy ochronne. Ochrona przed tym. Teraz jesteśmy... Ja myślałem, że 28 to nie jest 28%, tylko jakieś tam 28, nie? Ty, w procentach to się namierza, to cholercia. Ludzie, zaraz zrobimy z naszego Zbigniewa siłę, która miażdży wszystko. O, jest tutaj do zniszczenia to. To miło i możemy jeszcze bardziej ulepszyć moje te spodnie. To zbieramy wszystko i zrobimy z niego kogza. I teraz szukamy broni dwuręcznej. Tak jak już mówiłem, chcę broń dwuręczną walczyć, bo jednak tutaj najlepiej zdaję egzamin. Lub drzewcową. Bo jest najbardziej obszarową po prostu bronią i walki będą szybsze i mocniejsze. Zobaczę, czy mogę wziąć potem z moich broni kamienie. Chyba się da, ale pewności nie mam. Jak się da, to jest świetnie, posłuchajcie, to zrobimy kogza. Dobra, kamera trochę lata, ale to jest po prostu małe, ciasne pomieszczenie. Jesteśmy w takim tunelu w jaskini, więc kamera trochę latać musi. Kurczę, to te kamienie też są świetną opcją. Myślałem, że 28 to niedużo, a tu się okazuje, że to jest 28%, to nie mam pytań ogólnie. Nie patrzyłem, na co dokładnie się robiłem, te kamienie wsadziłem, ale wiecie. Będę w końcu na coś odporny. Bardziej niż na broń. Więc i magowie coraz mniej mi są straszni. Będę musiał po prostu zobaczyć, na co... Żeby na wszystkie po trochu mieć tej odporności. To się przyda zawsze.
Okej, okay, a z nich zresztą czasami wypadają te kamienie, to zaopatrzenie się w ich kilka też nie będzie problemem wielkim. Dobra, co tutaj zostawiłeś? Czemu się tak świecę dalej? Jakieś zaklęcie długotrwałe na mnie nałożył? Okej, okay, gra bardzo się przyjemnie napadzie w to. W ogóle wczoraj byłem u Wąsa, może kojarzycie zioma z jak nagrywałem w Lola. On ma konsolę Xboxa i graliśmy w Resident Evil 5. Evil chyba się to mówi. 5, ale złota edycja, więc zagraliśmy dodatki, bo zwykłą podstawkę przeszliśmy już razem z 10 razy. I te dodatki były całkiem ciekawe, ale nie o tym mowa. Na padzie strzelałem i wiecie, na padzie jest trudno, szczególnie że w Resident Evil jest taki celownik w postaci lasera, który naprawdę na dalszą odległość to jest taka zwykła kropka, prawda? I to tym kogoś kurde trafić to jest kosmos, ale powiem wam, że moja celność była całkiem niezła. Grałem na swoim padzie specjalnie, wziąłem jego, żeby jak najlepiej się szkolić na tym moim i cholera, no jestem szkoksem. Jak będzie jakaś strzelanka kiedyś napada, możliwe, że właśnie Resident Evil, którego kiedyś nagram, jest napada też na kompa. No to zobaczymy, jak to będzie szło. Znaczy, jeśli będzie tragicznie sprawdzałem, Bioshock nie działa. A właśnie, tu kolejna informacja. Bioshock mi się zepsuł. Reinstalowałem go już raz, ale wysypuje się, posłuchajcie, czasami po minucie nagrania i nie wiem, co z tym zrobić, więc jak nie będzie w najbliższych czasach Bioshocka, to wybaczcie mi, ale nie jestem w stanie, nadal z nim walczę. To znaczy, że nadal z nim walczę. Bo nie wiem, naprawdę próbowałem go, reinstalowałem go, ściągałem jakieś patche specjalistyczne. Jest nawet coś takiego, że żeby dopisać DX9, czyli tam chyba do biblioteki, ścieżki, trzeba dopisać, żeby on korzystał z DirectX'a 9, ale nadal to nie działa i nie wiem o co chodzi. Jeszcze spróbuję może zacząć zamiast actionem nagrywać frapsem, może to coś pomoże. No mówię, jeśli w najbliższych czasach nie pojawiają się Bioshocki, to walczę z nim, ale jak wiecie, teraz jest kilka naraz tych serii, nadal będą trzy bez Gothic, więc chyba nie powinniście narzekać na brak różnorodności na kanale. Oczywiście będą same RPG w sumie, ale są bardziej hack and slashowe RPG, bardziej toporne RPG jak Gothic i takie balansujące na pomiędzy oboma rodzajami. Właśnie Two Wars 2. Not now. Co not now? Zawsze jest czas na walkę. Masz teraz toporem w brzuch. Cholera, ładnie bije z tego. Teraz. Nie, co ja zrobiłem? Schowałem broń. Chcąco? Na napadzie nie chcąco mnie schować broń. To trzeba już być mocnym, bo klawisz odpowiadający zachowanie broni jest po przeciwnej stronie w ogóle pada. Okej. Okay. Poszła kontra. Przeciwnik tego wezmę, bo potem zapomną, że on w krzakach leży. On miał coacha, na coachany mają skórę w sobie. Teraz mało przedmiotów w dropie, które rozwalam na skórę. Skóra jest potrzebna do lepszenia butów i spodni, więc akurat świetnie, że wypada z nich czasami. Okej. Okay. Nie no, mówię wam, kurczę, granie w te same gry, ale trochę innym rodzajem kontrolera, to jest jak granie w inną grę. I chyba pad wygrywa w tym momencie. Nad klawiaturem i myszką, jeśli chodzi o Towardsa, to chyba pad jest lepszy. Dobra, lecimy dalej. Pochodnia naprawdę fajnie wygląda, naprawdę grafika w tej grze jest niesamowita. Właśnie wychodzi tego samego studia niedługo gra, na którą czekam, Raven's Cry, to będzie taki hack and slash piracki. I jeśli zrobią na tym silniku, a nad lepszym, bo to jednak trochę lat minęło, to gra będzie wyglądała niesamowicie moim zdaniem. Czekam na tego hack and slasha Raven's Cry, jeśli on się pojawi niedługo, znaczy on się chyba przed wakacjami pojawi, ja go kupię, ja go nagram, mówię. Teraz składam wam taką obietnicę, bo czekam na tą grę, nie wiem jak ona będzie się prezentowała. Ale kupiła mnie samym trailerem i samym pomysłem, więc no, czekam na nią z niecierpliwością. Jest jedna z gier, którą czekam w 2014 roku. To jeszcze Evil Within, twórców Residenta Evil. To taki powrót do korzenia, trochę horroru, trochę strzelanki. Chyba bardziej horrorowy niż nowe Residenty. Dobra, wyjmij broń Zbigniew, bo tu będzie kiepsko. Tutaj właśnie mi się przydało coś bardziej obszarowego, no cóż. No bijecie coś panowie, coś tam bijecie. Chyba ulepszę sobie ten wybuch brzucha. Kurz z brzucha, kurz z pępka, nie wiem jak to nazwać. Bo jest bardzo obszarowy. Możemy, jak będzie wsadził niezłe obrażenia, to będzie bardzo fajnie. O właśnie o tym mówię, kurz z pępka niech to będzie, bo on wysuwa jakąś powiew z brzucha, więc
Najbardziej mi pasuje taka nazwa. Masz kopa w dupę. Gdybym mógł walczyć pochodnią, cholera, to chyba na nich byłoby doskonałe, bo jest taka umiejętność jak atak pochodnią, tylko ja nie mam odblokowanej. Ja nie widziałem tutaj nigdzie możliwości zakupienia sobie książki czy na znalezienia. Chyba twórcy stwierdzili, że skoro ten dodatek i tak zaczyna się dopiero po przejściu głównej fabuły, to nie będzie potrzeby odblokowywania nowych umiejętności. Już będziemy mieli wszystkie. Dobra, ale też walczę toporem, to jak na drzewa, to ojeju, padam. Kurczę, dobił mnie leżącego na ziemi, a nie zapisywałem. Może był jakiś autosave czy coś. O ja, trochę znamiłem. 3.22, chyba był. Najszybciej strawi ogień na mumie, no to jest dość oczywiste. Dobrze, ale to chyba ja robiłem tego save'a, prawda? Dobrze mówię? No dobra, trzeba dalej jeszcze raz tą drogę powtórzyć. No ale cóż, no wybaczy mi. Trochę zapewnie się poczułem, ale nieźle mi szło, w ogóle mam obrażenia we mnie sadzą. Zaskoczyło mnie ten nagły wzrost obrażeń. Szczególnie, że jednego już pokonałem tego dużego chyba. I został tylko jeden. Bo widocznie się zdenerwował chłopak. No okej, coś ciebie wypadło. Lucik, lucik to jest to co kocham. Lucik nigdy się nie nudzi. Dobra, go dalej. Mówię, jakbym mógł zaatakować tą pochodnią, chciałbym tu takie zniszczenie. Te pedały by padały w sekundę. Okej. Może kontra. Tak dawno nie kontrowałem. No atakuj mnie, chłopie. No co jest, co ty nie umiesz przebić się? O tak, kontra to jest jednak siła. Szkoda, że tak się nie kontrowało z tarczą. Bo wtedy bym chodził z tą tarczą, a widzicie? Z tarczą kontrujesz się jakimś jedno uderzenie, które nie zadaje za żadnych obrażeń, to jest patologia. Zbigniew, zacznij sprintować. O, dziękuję. Coś tam średnio mi to sprintowanie wychodzi na tym padzie. A ciekawe jakby się na koniu na padzie, może na koniu na padzie można byłoby jeździć w końcu, a nie. To skasowałem swojego ostatnio i teraz gówno sprawdzę. Chyba najgłupsza jazda na koniu ever, tam co zrobiłem w ostatnim odcinku, to była taka bieda. Czy mogę gdzieś ogólnie przydać moje statystyki obrony? Jakie kamienie muszę znaleźć, żeby być super kogzem? Może tutaj gdzieś. Statystyki, cholercia, coś takiego. Zapiszę grę, to jest coś głupie, ale to nadal nie to, czego szukam. Może tak, wejdźmy w uzbrojenie i znajdźmy na zbroję. Nie, to jest tylko jednego itemu. Dobrze. A, tutaj jeszcze nie wsadziłem, sorry. To jest przed save'em, w którym zacząłem się bawić tymi kamieniami. Tak, chcę to zniszczyć, to też. To wszystko też, na przemiał. Co tam jeszcze? Coś jeszcze? Nie. Rzemiosło, ulepszmy. I tak, jak ja tu wsadziłem taki kamień, tak, i inny na ochronę. Świetnie, i jeszcze, nie, tego nie chcę. Zdjąłem jakiś amulet niechcąco. Tak, to, a to jest bardzo fajny. I to jeszcze chcę ulepszyć, tak. I kamień też jakiś na obronę. Tak, przed świętymi atakami, to jest oczywiście święte ataki, bo nadal nie wiem. I co? I walka dalej trwa. Zaraz jeszcze po tej walce zapiszę już, jak mam te kamienie wsadzone, żeby potem ich znowu nie wsadzać po raz setny, jeśli zginę. Dalej. Headblock. No dawaj, mistrzu. Jest i świetna kontra i doskonale. I teraz jesteś martwy, kurz z brzucha. Jeszcze jeden cios i powinieneś być martwy. A jeśli trafię w końcu, świetnie. Okej. Okay. Poszło dobrze, bierzemy i saveik, zapisz, jedziemy dalej. Zapis jest tu na serio dynamiczną rzeczą. Nie dajmy ci rzucić zaklęcia, bo to może być bolesne w skutkach.
kurz z pępka. Ja ci zaraz tutaj załączę, proszę cię bardzo. Jak tego użyć? Chcę użyć siły. Spróbujmy. O! Okej. Okay. A, po prostu się klika, ale wcześniej to nie działało, nie rozumiem. Okej. Jeśli... A, włączyłem mapę. A, czym to zrobiłem? A, dobra, już widzę. Nie chcę tego amuletu, cholera, nie te przyciski, Buri. Start, nie start. Back. Okej, okay, i... To. To jest super, bo to dodaje 60... A to posłuchajcie, mogę wyjąć ten kamień, tak szczerze powiedziawszy? Czy mogę to zrobić? Usuń kryształ X. Uwaga, czego mam? Czego wyrzucił? Jasna! O ludzie! Cholera, to ja teraz nie muszę żadnych amuletów nosić. Mogę sobie to wsadzić w każdy inny przedmiot. Na przykład tutaj, tak? Mogę tutaj to wsadzić? Nie. Mogę. Panie i panowie, to jest świetna opcja w takim razie. Ja mogę sobie dowolny klejnot wsadzić. Wiedza, płatnerz, łuczarz, obciążenie ponownie, celność, cholera. No to ja mogę sobie wziąć stąd potem, jasna, to jest świetna opcja. Jak kurczę, już ulepszę jeszcze raz tą zbroję i będę miał kolejne miejsce na ten, to wyjmę ten kryształ zamykania, włożę to ten i w czwartą lukę, a mogę właściwie jeszcze raz, bo teraz to jest ważne pytanie, czy ja mogę wyjąć kryształ zamykania z tej zbroi? Obawiam się, że może być ciężko. A, no to tutaj to spieprzyłem sprawę, ale dobra, i tak zbroja jest super potężna. Dalej ją będę po prostu ulepszał pod względem obrony, już kryształów w nią nie wsadzę. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Okej, kolejni przeciwnicy, masz czasem z pępka. Nie wiem, czy nadal mikstura siły działa, więc może napiję się nowej. Okej, tak jakby nie za każdym razem, no chcę to ją wypić. Ale nie dziwne, no nie każdy cały czas jest spragniony, prawda? Okej, okay, leżysz, a nie, jeszcze żyjesz. Chłopie, nie lewituj, a dziękuję. Zbierzemy co miałeś, bo ty byłeś łucznikopodobnym stworem, więc na pewno... O, dokładnie, masz łuk. Jaram się. Dobra, teraz ty. Uważ, jak masz się na nie uciekasz. Świetnie idzie. To dynamiczne używanie teraz mikstur też jest fajne. Znaczy dynamiczne to nie zupełnie, bo wiecie, muszę odpalić to menu pauzy i wybrać tą miksturę, co jest dość ciężkie, jak ma się ich tyle, ale jakoś to idzie. A jak chcę z tego wyjść, to co mogę zrobić? A, po prostu drugi raz kliknąć ten sam przycisk. Okej. Okay. Jakby ktoś nie wiedział, jak to robię, a ma pada i ma tą grę, to klikam prawą gałkę, po prostu klikam. Okej, okay, tu jest to silniejsza, trudniejsza walka. Zapiszą, żeby nie powtarzać po raz trzeci. O właśnie, dobrze, że zapisałem, widzicie? I to jest pomysłowość. Wczytaj ostatni zapis, tak, tutaj, dokładnie, chcę wczytać. Jak bieżące z tego zostaną zwracone, to mnie to nie boli, bo ja właśnie zginąłem, gro. Jak to stoimy z czasem? 23 minuty, no to akurat. Pokonamy ich, zdążymy oddać questa, jeśli jest jakiś quest do oddania. Okej, okay, panowie, I am ready to fight. Co ty mi zrobiłeś, ty? Chłopie, oszalało cię? Może tak. Na pewno mam coś do kondycji. Celności, wytrzymałości, o to mówiłem. Ponieważ tu nie ma kondycji. No cholera, no. Może być ta. Niedobrze. No. Udało się. Okej. Okay. Coś do siły. Okej, okay, udało się razy dwa. Świetnie. Nie jest to proste, cholera. O jeju, wywrócił mnie. Jakie ojeju. O cholera, przynajmniej o kuźwa, coś takiego, czy nawet gorzej, ale nie jestem wystarczająco zdenerwowany, żeby klnąć. Bo klnę już, jak tylko jestem zdenerwowany. W innych warunkach jest to niefajne.
Klnięcie zamiast interpunkcji nie istnieje. To jest dla frajerów, dla pedałów, dla gei, Turków i innych Rumunów. Atakuj, ja cię skontruję, no miałem cię skontrować pedale. Dobra, to no nie, no jak, no wywrócił mnie, ten mnie nadepnie jeszcze, no świetnie, no. Kurz z pępka i atakujemy. Cholera, wytrzymałe gówno. Może ja mogę schować tą pochodnię i wziąć drugą broń, gro? Co jest? Zbigniew, tej, no Zbigniew zastygł w miejscu, nic nie mogę zrobić. No ej, cholera, no posłuchajcie, Zbigniew stał w miejscu, nic nie był w stanie zrobić. Chyba się zestrał w gacie i chciał to jakoś ukryć, ale no nie wyszło mu najlepiej, cholercia, bo zginęliśmy. No okej, jeszcze raz, podejście drugie, znaczy właściwie to czwarte, czy piąte, piąte. Bo raz spadłem po prostu z wysokości i postanowiłem, że umrę. Okej, kurz z pępka. Tak, to trzeba ulepszyć, to mówiąc, trzeba ulepszyć, ona jest super obszarowa i będzie na pewno przydatna na taką ilość wrogów. A do tego dojdzie jeszcze potem broń dwuręczna. Starożytna gama, muszę szybko zabić przynajmniej jednego. A potem będę musiał zająć jeszcze jednym. Świetnie, jeszcze jeden cios, tak, leży, jeden został i teraz ty. Wy jesteście te najsilniejsi, bo bijecie magią i obszarowo i w ogóle i jesteście wytrzymani. Jak was załatwię, to reszta powinna pójść prosto. Lecz się Kamil, lecz się. Lecz się Zbigniew! O, udało się. Nie chciałem ponownie tu zginąć, bo to byłoby słabe. Jeszcze raz się leczy Zbigniew. Leczymy się i uderzamy i pięknie i zaraz jest po przeciwniku, masz buta jeszcze. Chciałem, że go kopniakiem zabiję, byłoby takie epicko, ale dobra. Zbierz trzy duchy kagliwok. O, wszyscy zniknęli, miło. Ale luta zostawili, jeszcze milej. Zbieramy duchy kagliwok. Znaczy w sumie jeszcze dwa, bo pierwszego zebrałem z tamtego pierwszego. Ongamy, czy jak one się nazywają. Okej, okay, szybkie wyjście, tak jak w Skyrimie. Bardzo mi się to podobało. W Skyrimie to jest duży plus dla pomysłowości, jeśli chodzi o lokacje twórców, że zawsze umieli umieścić jakiś szybszy skrót do wyjścia i to naprawdę ułatwiało, bo nie każda gra bawi się w takie rzeczy. Czasami trzeba wracać tą samą drogą, tylko już zupełnie bez sensu, bo wszystkie potwory wybite, najczęściej a skrzyń otwarte. Tak było na przykład w Oblivionie, a w Skyrimie już jest to zażegnane i gra daje nam szybszy powrót. Ja teraz nie mam pojęcia, gdzie powinienem iść. Znaczy, wiem, że otworzyło mi drogę, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Tutaj? Tutaj? Chyba wyżej. Gierko, pomóż mi, współpracuj. Sprintem. Może i tutaj, aczkolwiek pewności to ja nie mam. Tutaj? Tam? Może i tam. O, tak, dokładnie tutaj. Świetnie. I wchodzimy na górę. Wilkodemony przybyły z Nothwani. Dzięki za info, gro. Czy mam teraz teleportację? Czy mogę się teraz teleportować? Ukryj lokację, przybliż oddal. Centruj na bohaterze, nie. O, stro, ale to nie to. Start, nie back. Okej, okay, teleportation chcę. I chcę go sobie ustawić w ogóle gdzieś. A może tak mogę? Nie, nie mogę. Nie, nie chcę tego pod B. Co tu mam pod B? Pochodnie mam pod B. To jest głupi pomysł, ustawiam pod B. Co mam? Misję pod Y, mapa. To chcę pod B. A, ustawimy sobie pod Y, pod X zamiast mapy ustawimy teleportację, bo zawsze jak mam teleportację odpaloną, to mogę wejść w mapę. Znaczy ona wygląda jak mapa w sumie, ta teleportacja, po prostu wybieram lokację, więc bardzo fajnie. To to, tak? Nie chciałem tego wrzucić. Jeszcze raz. Tak się wchodzi i chcę tu ustawić, przypisz do przycisku. X? Dobrze mówię? Tak, chciałem to pod X. Gro? Czemu mi to robisz? Kuźwa.
Gro. Okej. Wyjdź stąd. Back. Przybierz do przycisku. No, przypisałem to Bodix, tak? Kurwa. Do czego mam teraz to Bodixem? Coś tutaj chyba spierdzieliście, ludzie. Okej. Zróbmy to tak, standardowo. Bo coś mi się tak średnio to przypisane pod przycisk wydaje. Dobra, ale tutaj zakończę ten odcinek. Z tego miejsca serdecznie zapraszam na kolejne Stuartsa, z innych projektów coraz więcej gram na padzie. Do usłyszenia, bikieł!